Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwięzaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze Syjonu, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Niedziela Palmowa, czyli też Niedziela Męki Pańskiej, jest tym momentem, w którym rozpoczynamy Wielki Tydzień. Do tego przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post, ale także przeżywamy teraz te najważniejsze wydarzenia dla nas chrześcijan. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy jest teoretycznie wydarzeniem radosnym. Tłumy wiwatują, widząc wjeżdżającego na osiołku Jezusa. Kładą gałązki palmowe, płaszcze na drodze, głośno wołają na Jego cześć. Jednak kiedy sobie pomyślimy o tej sytuacji, wyobrazimy sobie, Pan Jezus pewnie wtedy nie podzielał tej radości. Wiedział, że za niedługo zostanie skazany na śmierć. Wiemy, że tłum ten wołać będzie: ukrzyżuj go, domagając się u Piłata skazania wcześniej witanego Mesjasza na karę śmierci. Niewielu zostanie przy Jezusie w ten dzień. W Niedzielę Palmową tłum składający się przede wszystkim z pielgrzymów przybywających do Jerozolimy na święta miał nadzieję, że pojawił się Mesjasz, który spełni nadzieję ludzi Izraela, że wyzwoli ich naród, poprowadzi do powstania. Kiedy jednak postępowanie Jezusa nie odpowiadało ich oczekiwaniom, wielu się odwróciło. Jest w tym ciekawa prawda dotycząca nas ludzi. Tłum jako tłum jest zmienny. Nastroje społeczne, mody, trendy szybko się zmieniają. Jeżeli za tym wszystkim ślepo podążamy, stajemy się jak chorągiew miotana na wietrze, raz tutaj, raz tam. Dobrze jest zachować wobec takich rzeczy, wobec tego, co krzyczy większość, zdrowy, krytyczny osąd. Gdy wiemy, co jest naprawdę dobre, prawdziwe, trwajmy przy tym, niezależnie czy sami, czy w tłumie. Dla Jezusa ważny jest każdy człowiek. On nigdy nie widzi bezosobowego, anonimowego tłumu. Każdy z nas jest ważny. Za ciebie i za mnie Jezus podjął śmierć na krzyżu.